Rozmowa dnia. A kolejnym gościem Sygnałów Dnia jest pan minister Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. I oczywiście również o zagrożeniu, a tak naprawdę o przygotowaniach do tego zagrożenia będziemy rozmawiać. Chodzi oczywiście o zagrożenie koronawirusem. Na stronach internetowych Sejmu jest projekt ustawy. Proszę powiedzieć, dlaczego aż ustawowej aktywności trzeba, żeby się skutecznie przygotować na ewentualne zagrożenie koronawirusem? Oczywiście rząd na bieżąco monitoruje sytuację. Także ja z punktu widzenia działania wojewodów mogę powiedzieć, że ostatnie godziny, ostatnie dni były takimi dniami bardzo pracowitymi. Działają zespoły zarządzania kryzysowego w województwach. Ta praca od kilkunastu dni codziennie jest realizowana, koordynowana i jesteśmy przygotowani na to, żeby w różnych sytuacjach, na każdą sytuację tak naprawdę. Aczkolwiek obserwujemy także sytuację, jak to wygląda w różnych państwach za granicą. Jakie są sytuacje wynikające z konkretnych przypadków, które się pojawiają za granicą. Rozumiem, że trochę uczymy się, przynajmniej staramy się uczyć na ich błędach. No przede bo wiemy, wszystkim że chociażby musimy Włosi wyprzedzić pewne sytuacje i musimy być gotowi. Dlatego ta propozycja o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa. I ta ustawa jest przede wszystkim dedykowana właśnie rozwiązaniom związanym z pojawieniem się tego wirusa w Polsce. Ktoś mógłby powiedzieć nieprzychylny rządowi, to co, nie ma rozwiązań, po co te rozwiązania? Szanowni Państwo, jest wiele takich potrzeb, choćby jeżeli będzie sytuacja, w której będzie trzeba zakupić, nie wiem, karetki czy dodatkowe jakiś sprzęt, no to musi być prawo zamówień publicznych po prostu poza prawem zamówień publicznych. Czyli po prostu te zakupy muszą przebiegać szybko, no nikt dokładnie, wtedy no, sytuacji dlatego zagrożenia ta nie ustawa, będzie przetargów organizował. Taka ustawa choćby zakłada, że w sytuacji, kiedy trzeba pilnie zakupić jakąś drogą rzecz, to nie będzie wtedy przetargu, tylko będzie kupowana z wolnej ręki. I ta ustawa zakłada także, że jeżeli będzie potrzeba zamknięcia szkoły, przedszkola, to ona w związku z działaniem, z przeciwdziałaniem koronawirusowi zakłada także dodatkowe zasiłki dla rodziców, którzy muszą zostać z dziećmi na przykład w domu. No to jest bardzo, dzisiaj wielu rodziców zastanawia się, co zrobi, jeżeli się za 2-3 dni okaże, że jedna czy druga szkoła, ponieważ jakieś zakażenie się pojawi, będzie musiała być zamknięta. No taka ustawa przewiduje to. Ustawa przewiduje także, jeżeli będzie trzeba zamknąć zakład pracy, no bo być może się taka sytuacja pojawi. Wiemy, że za granicą takie sytuacje się już dzisiaj pojawiają. Jeżeli będzie trzeba taki zakład pracy zamknąć, to też są przepisy szczególne mówiące właśnie w związku z koronawirusem o tym, że jest możliwość przeprowadzenia takiego prostszego pracy zdalnej przez pracodawcę wobec pracowników. Jest kwestia także na przykład, no być może będzie potrzeba, miejmy nadzieję, że nie, ale być może będzie potrzeba na przykład postawienia szpitala polowego, więc prawo budowlane musi w tej sytuacji być na tyle uproszczone, że jeżeli będziemy stawiać coś w związku z przeciwdziałaniem koronawirusowi, no to trzeba wykluczyć pewne przepisy, no nie będziemy czekali na pozwolenia budowlane, żeby móc postawić ten szpital polowy. I tego typu przepisy w tej ustawie są. To, że ta ustawa dzisiaj się pojawia, to nie znaczy, że od paru dni nie są prowadzone prace takie związane z zarządzaniem kryzysowym. Są prowadzone i jesteśmy dzisiaj przygotowani na różnego rodzaju sytuacje. Trzeba wyciągnąć wnioski także z tych błędów, które zostały popełnione w innych państwach. Pan mówi o tym, że prace i przygotowania trwają już od jakiegoś czasu. Pan jest, rozumiem, w kontakcie z wojewodami. Jak to wygląda już, jeżeli zejdziemy z tego poziomu ogólnopolskiego na ten poziom bardziej lokalny? Proszę powiedzieć, jak to wygląda, te przygotowania, jak wyglądają w województwach, ale też i niżej, w powiatach, no bo przecież to te na tych jednostkach, w tych jednostkach terytorialnych, no będą te przypadki, jeżeli mamy nadzieję, że nie, ale jeżeli nie dojdzie do jakichś poważniejszych sytuacji, ale jeżeli do nich dojdzie, no to tam będą realizowane bardzo poważne zadania.
Tak, wojewodowie zarządzają zespołami takimi wojewódzkimi zarządzania kryzysowego. Są we współpracy z inspektorami sanitarnymi na bieżąco, także z dyrektorami szpitali. W czwartek odbyło się takie spotkanie w każdym województwie, gdzie dyrektorzy szpitali dostali wytyczne, jak działać w konkretnych sytuacjach. I od tego czasu nie powinno być już problemów z procedurą, jeżeli chodzi o działanie w szpitalach. Wiemy, że pojawiały się tego typu problemy, pojawiały się także różnego rodzaju informacje w internecie. Każdy taki przypadek jest analizowany przez ministra zdrowia. Każdy taki przypadek jest analizowany, żeby on się po prostu więcej nie powtórzył, jeżeli chodzi o działanie procedur. Także wczoraj minister zdrowia powołał taki zespół przeglądający realizację tych procedur w różnych jednostkach podległych ministrowi zdrowia. Mamy od piątku wprowadzony stan wyższej gotowości w województwach. Co to oznacza? Polega to na tym, że oddziały, szpitale, w których są oddziały zakaźne, ale także oddziały intensywnej terapii podlegają bezpośrednio już, jeżeli chodzi o zarządzanie, wojewodom. Znaczy wojewodowie są w permanentnym kontakcie z dyrektorami tych jednostek. Każdy przykład pojawiający się w tych jednostkach osób, które mogą być zakażone, jest także na szczeblu wojewódzkim koordynowany, obserwowany, tak żeby móc w sytuacji, w której pojawi się ten koronawirus, po prostu zareagować bezpośrednio, celnie w tym miejscu, w tym zakładzie pracy, w tej szkole, czy w tym miejscu po prostu, gdzie on się mógł pojawić. Także są prowadzone działania przez wojewodów, także przez cały weekend wojewodowie pracowali, na bieżąco była zdawana relacja z tej pracy. Także w tej chwili jedną z ważniejszych kwestii jest kwestia zakupów do szpitali. Tych przyrządów, tych różnego rodzaju potrzeb, które są w tej chwili związane z koronawirusem. Jeżeli są tego typu potrzeby, są zgłaszane przez wojewodów. Pan premier uruchomił budżet 100 milionów złotych z rezerwy ogólnej Skarbu Państwa i to w tej chwili jest taka najszybsza ścieżka, żeby móc zakupić niezbędne różnego rodzaju kwestie, które są potrzebne do tego, aby walczyć i przeciwdziałać tej chorobie. Z tego, co pan mówił też na temat ustawy, która wpłynęła do Sejmu, no to wynika, że my tak naprawdę no, po tych doświadczeniach, które w tej chwili mają inne państwa, nie tylko w Europie, ale i na świecie, no jakby zaczynamy dostosowywać swoje prawo no, do zupełnie nowych wyzwań, bo rzeczywiście od dłuższego czasu takich przypadków nie mieliśmy. Wydawało się, że ta sytuacja epidemiologiczna w Europie jest całkowicie stabilna i bezpieczna. No, koronawirus w jakimś stopniu, przynajmniej to poczucie, bo być może nie całą sytuację epidemiologiczną, ale poczucie tego bezpieczeństwa zachwiał. Proszę powiedzieć, jakie informacje, bo rozumiem, że państwo też są na bieżąco z innymi państwami i stamtąd również państwo jakby czerpią wiedzę na temat tych procedur, które tam działają, które jednak okazały się nieskuteczne, bo to jest tak, że na przykład we Włoszech na początku podejmowano, zalecano takie procedury, później po jakimś czasie zorientowano się, że one nie do końca działają, zmieniano te zalecenia. Tak, oczywiście w Ministerstwie Zdrowia trwa monitoring różnego rodzaju procedur, które się pojawiają. Także monitoring tych różnych sygnałów, które pojawiają się w Polsce, tak żeby móc nie siać po prostu paniki, żeby móc reagować na te przypadki, które się pojawiają i które gdzieś wskazują na to, że pewnego rodzaju procedura jest taka, która wprowadza jakikolwiek chaos. W związku z tym od razu musi być reakcja. No właśnie, bo pan wspomniał o tym, żeby nie wprowadzać chaosu, ale jednak przed weekendem pojawiło się sporo takich i wypowiedzi, szczególnie wpisów w mediach społecznościowych polityków, przede wszystkim Platformy Obywatelskiej, którzy sugerowali, łącznie z kandydatką tej partii na prezydenta, że w Polsce jest już są wykryte przypadki koronawirusa, tylko są ukrywane. Nawet część polityków Platformy Obywatelskiej sugerowało, że przepraszam bardzo, ale rząd trzyma te informacje na sobotę, żeby nimi przykryć konwencję wyborczą Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.
Proszę Państwa, no, polityczny cynizm ma jakieś granice. Ja bym apelował do tego, żeby po prostu ci politycy, którzy w taki cyniczny sposób w tej chwili podchodzą, ja byłem przekonany, że ludzkie, zdrowia ludzkiego i takich sytuacji związanych z możliwą epidemią nie wykorzystuje się do takich celów. Znaczy już różne rzeczy cyniczne widziałem wśród polityków opozycji, ale byłem przekonany, że nie będą wykorzystywali wirusa, z którym walczy dzisiaj cały świat, do tego, żeby wykorzystywać go jako baseball w walce z rządem. No to pokazuje, że są osoby, są politycy. Ja nie generalizuję, że cała opozycja, bo są ludzie, którzy mówią rzeczywiście, słuchajcie, my chcemy z wami współpracować, róbcie wszystko, żeby to po prostu w Polsce nie doszło do takich zakażeń, jakie ma miejsce za granicą. Ale proszę Państwa, no w takich sytuacjach potrzebujemy na pewno spokoju, potrzebujemy współpracy, a są osoby niestety po stronie opozycji, które nie cofną się przed niczym, żeby walczyć o władzę, żeby zdobyć władzę. Pani marszałek Kidawa-Błońska, jak tylko podała ten wpis, pan minister Szumowski zadzwonił do pani marszałek, poinformował ją, że mija się z prawdą w tym wpisie, że nie jest prawdą to, co pisze. Zresztą pan marszałek, pan minister jest gotowy do współpracy z każdym, bez względu na to, z jakiej partii jest, jaką partię reprezentuje. Myślę, że większość polityków ma kontakt do pana ministra. Może zadzwonić, zanim takie głupoty po prostu napisze w mediach. I tutaj na moment stawiamy kropkę. Ja przypominam, że gościem programu Pierwszego Polskiego Radia jest pan minister Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Dziękuję bardzo. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.